Cześć, w tym filmie pokażę wam, jak robić oto właśnie takie slash comments, czyli jakbym sobie właśnie wpisał komendę slash, to wyświetli mi się jakaś odpowiedź. Więc przejdźmy sobie do Visual Studio Code. I do tego potrzebujemy zainstalować dwa nowe package. Pierwszy to sobie wpiszmy komendę npm install mopa-discord.js/rest. Wpisujemy tą komendę, to nam się pobiera. I jak nam się pobrało, to od razu wpisujemy drugą komendę npm i tutaj discord api types. Takie dwa package sobie właśnie pobieramy. Teraz tak, w na przykład evencie ready lub no warto sobie do tego zrobić jakiś handler, ale ja dzisiaj wam pokażę sam schemat tworzenia takich slash commandów, więc na razie to zrobię w ready. Sobie zaimportujmy takie dwie rzeczy. Rest i to sobie robimy właśnie z tego naszego package'a mopa-discord.js/rest oraz constant routes równa się require. I tu będzie Discord API Type slash V10 w wersji 10. Przejdźmy sobie tutaj na koniec tego ready. Możemy sobie zrobić, że tu będzie na przykład slash comments register, czy coś takiego, że tu jest ta sekcja do rejestracji comment. I sobie zróbmy tak, const comments. Tu będą nasze wszystkie komendy, więc tutaj możemy sobie nawet stworzyć już taką przykładową komendę. Nazwa tej komendy będzie slash właśnie. Dajmy sobie jakiś opis, description i na przykład slash command. Na razie damy sobie właśnie tylko jedną komendę. Dalej robimy constant rest, równa się new rest. Korzystamy z tego package'a. Wersja 10. Tak jak sobie tam pisaliśmy slash v10. Set token, tu musimy podać client token, czyli token naszego klienta. No i teraz sam proces rejestracji, czyli await rest put routes application commands. Tutaj dajemy client user ID, czyli ID naszego klienta. No i dajemy właśnie w body commands nasze. Czyli tu są właśnie wszystkie komendy, jakie chcemy sobie zarejestrować. Następnie sobie wypiszmy jakiś może komunikat do tego, console log, że tam loaded. I tu będzie command slash comments. No i on tam nam się wyświetli konsoli, czyli to jest ten proces rejestracji tych naszych właśnie slashy. Następnie możemy sobie właśnie jeszcze zrobić catch, to jest w sumie wymagane, catch. Tutaj nie musimy akurat nic z tym robić. I przejdźmy sobie do interaction create. To możemy zapisać ready. No i w interaction create będziemy sobie sprawdzać, jaka komenda została wysłana. I jeżeli właśnie jest to slash, to sobie damy jakąś customową odpowiedź do tego. A więc robimy sobie tak. Możemy sobie tutaj znowu zrobić taką adnotację. Slash comment section. I tak, jeżeli w ogóle, tutaj sobie sprawdźmy, czy w ogóle coś jest slash commentsem, czyli interaction is command. No i jeżeli nie jest właśnie tą komendą, no to returnujemy, czyli nie pozwalamy kodowi, żeby szedł sobie dalej. Następnie, jeżeli interaction command name równa się i tutaj pobieramy nazwę właśnie stąd, czyli jeżeli to jest właśnie slash, no to wtedy sobie na przykład wyślemy interaction reply. No dajmy sobie podobny tekst jak jest tutaj, czyli po prostu slash comment. Coś takiego sobie wpiszmy, czyli slash comment z wykrzyknikiem. No i zapiszmy to sobie. Możemy teraz uruchomić bota dev start. Bot nam się uruchomi, mamy napisane loaded one slash commands. I teraz sobie wpisujemy slash slash. I mamy slash comment. Jeżeli byście chcieli dawać więcej comment, no to sobie wchodzimy tutaj, kopiujemy to, tutaj dajemy przecinek i dajmy sobie na przykład test. I tutaj będzie test comment. Tutaj znowu byśmy musieli sobie zrobić jakiegoś ifa. Warto to zrobić, no może switchem, ale no jakby też mówiłem na początku, że handler by się do tego przydał. Ja wam pokazuję sam schemat, a więc interaction command name równa się. I tam było test, tak? No i interaction reply. Mogę sobie to skopiować, test command, więc sobie sprawdźmy, jak to działa. I tutaj też pamiętajcie, że jeżeli rejestruje się wiele tych slash commandów, to może zająć trochę czasu to, żeby się one pokazały, czyli ja musiałem chwilę poczekać, żeby mi się pojawiło slash i test. Ale jak wpiszę sobie slash test, no to mamy test command, a jeżeli slash, to mamy slash command. Więc pamiętajcie, żeby chwilę odczekać. A więc to by było na tyle, jeżeli chcecie sobie wziąć source code, to na Discordzie jest instrukcja, jak sobie wziąć source code. Jeżeli macie do mnie sprawę prywatną, to zapraszam na maila, którego macie w opisie, a jeżeli macie jakiś problem, błąd, to zapraszam na Discorda, bo tam mamy specjalny kanał do pomocy w kodach. A więc to tyle i cześć!